Witam gorąco. Jacek Balkan to jest ostatni w tym tygodniu odcinek MotoDziennika. Zapraszam na program, który zaczynamy od krótkiego przeglądu najnowszych technologii, które swoją premierę miały na targach motoryzacyjnych w Paryżu. Nie było ich niestety zbyt wiele. Większość pojazdów koncepcyjnych napędzana była w dość prosty sposób, za pomocą silnika elektrycznego. Ewentualnie pod maskę trafiał mniej lub bardziej wyrafinowany układ hybrydowy. W Peugeot hr 1 połączono trzycylindrowy turbodoładowany motor o pojemności 1,2 litra z motorem elektrycznym, z tym, że ten umieszczono nie z przodu, a z tyłu pojazdu. Ciekawie zabrzmiała zapowiedź hybrydowej kijanki w modelu Sporty, czy zastosowano nowy silnik diesla o pojemności 1,7 litra o mocy 115 koni. Sprzęgnięto go z ośmiokonnym silnikiem elektrycznym i z nowych technologii, które w najbliższym czasie pojawią się na drogach, to chyba wszystko. A wracając na nasze podwórko, firma Suzuki poinformowała wczoraj, że jeszcze w tym roku w polskich salonach pojawi się Kizashi. Cenniki będą znane na początku listopada, ale dokładną specyfikację mamy już teraz. Silnik będzie tylko jeden, czterocylindrowy, ale niestety po pierwsze benzynowy, a po drugie o akcyzowej pojemności 2,4 litra. Ma 178 koni i 230 Nm. Wybrać będzie można za to napęd i w związku z tym skrzynie biegów. Auta z napędem naprzód mają 6 biegów i skrzynię manualną, a wersja z napędem na cztery koła ma skrzynię CVT, czyli bezstopniową. Żeby sprzedać choć 100 egzemplarzy rocznie, cena musi być atrakcyjna. Na poziomie najpopularniejszych aut z segmentu D. To się da zrobić. Auto kosztuje w Stanach 19 tysięcy dolarów. Jeśli identyczną cenę netto i przed akcyzą udałoby się zaproponować w Polsce, byłoby nieźle. Gotowe do drogi auto kosztowałoby niecałe 90 tysięcy złotych. I pewnie to Tyle właśnie będzie kosztować, stawiamy na 89 900 zł. Na koniec mamy jeszcze jedną wiadomość, trochę z Polski. Nie będziemy ukrywać, że polityczna decyzja o produkcji nowej pandy we Włoszech bardzo nas zmartwiła, a skoro tak, to życzymy temu autu jak najgorzej i nasze życzenia powoli się sprawdzają. Wczoraj dostaliśmy wiadomość, że produkcja tego auta po raz kolejny została przesunięta. Pierwsze plany uwzględniały lato tego roku, ostatni jesień 2011, a teraz wiemy, że samochód pojawi się najwcześniej w dwa 2012 roku. Niestety jeszcze później pojawi się na rynku Lancia Y. To auto miało być produkowane w Polsce i przydałoby się nieco wcześniej. Zwłaszcza, że sprzedaż samochodów nowych marki Fiat spada z miesiąca na miesiąc. Kolejna porcja nowości niekoniecznie z targów paryskich, już w najbliższy poniedziałek i oczywiście w najbliższą niedzielę w Radio Tok FM. A teraz zapraszam Państwa na spotkanie z naszym samochodem tygodnia. Najnowsza generacja Jaguara XJ wyjątkowo nie przypadła nam do gustu. Auto jest potwornie ciasne, nieergonomicznie zaprojektowane i pełne tandetnych, pochromowanych błyskotek. Dużo większą sympatią darzymy poprzednią generację flagowej limuzyny Jaguara. Model oznaczony symbolem X350 pojawił się w salonach na początku 2003 roku. Była to w końcu zupełnie nowa konstrukcja. Bardzo sztywne i lekkie nadwozie wykonano niemal w całości ze stopów aluminium. Podobnie zawieszenie. Auto gotowe do drogi ważyło niewiele ponad 1500 kg. Jakość prowadzenia to bardzo mocna strona tego auta, jednak nie jedyna. X350 oferowane było z bardzo szeroką, jak na tę markę, paletą silników. Wszystkie były widlaste, a najmniejszy benzynowy miał 3 litry pojemności i 235 koni. Najsłabszy i jedyny diesel to konstrukcja koncernu PSA, spotykana np. w Peugeot 607. Motor o pojemności 2,7 litra to 200 koni, 435 Nm i dwie turbosprężarki oraz wyjątkowo aksamitna i gładka praca. Silniki ośmiocylindrowe były o pojemności 3,5 i 4,2 litra. Jednak większy mógł mieć prawie 300 albo prawie 400 koni. Oczywiście mocniejsza wersja dostała literkę R i kompresor. W 2007 roku pojawiła się wersja po faceliftingu. Nieco wcześniej wersja wydłużona z większą ilością miejsca w kabinie. Ta nie zbierała zbyt pozytywnych not. Jakość wykończenia była bardzo wysoka, ale materiały wymieszane. Szlachetne drewno i skóra sąsiadowały z plastikami i przełącznikami, niegodnymi nawet Mondeo. A fabrycznie nowe auto kosztowało oczywiście dużo więcej niż Ford. Ceny zaczynały się na poziomie Mercedesa S czy BMW 7 w okolicach 100 tysięcy euro. W tym momencie jest to najtańszy sposób na prawdziwą limuzynę z prawdziwego zdarzenia. Auto w ciągu 6-7 lat zostało z 10 czy 15 procentami ceny salonowej. Ładny egzemplarz kupimy za 45 tysięcy złotych. Wyśmienity 4 czy 5-letni za 55 do 60 tysięcy złotych. I to wszystko w tym tygodniu. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na kolejne tydzień z motoryzacją i z motodziennikiem już od najbliższego poniedziałku. Do zobaczenia.